proszę Państwa, będzie kolejny numer i na pewno nie zgadniecie, o czym będzie. O, tutaj jeden już zgadł. Tak zawsze się śmieję, zawsze zgaduję. Będzie to numer trochę nietypowy, bo o miłości będzie traktował. Trochę w takim wydaniu też takim bardzo karkołomnym, bo to chodzi o rzecz bardzo poważną, bo to po prostu chodzi o taką sytuację, kiedy to młody człowiek przychodzi do rodziców młodej dziewczyny, a tam już są starsi rodzice troszkę. I ten młody człowiek całuje w rękę starszą rodzicielkę i starszego rodziciela, ściska mu albo go poklepuje, też przeważnie oddaje wtedy. I wszystko się dobrze kończy. Proszę Państwa, będzie to numer o oświadczynach, a numer nosi tytuł Zięć Wawelski. A co ta Lola na stare lata wymyśliła? Tak, przyjdzie Lola. Co ona na stare lata to? Daj jej szansę. Stara baba rozumie. Stara baba, ale fajna, nie? Czasami dobra. No, Lolu, chodź tutaj. Lolu, a ten chłopak to co on? O? O, fajny jest. Ale co? Pracuje się, uczy. Się. Uczy się. Znaczy trutaj. No. Ja bym takiego wam konia ze schodów zrzuciła. Ależ mamo, dlaczego? Ty mnie nie pytaj dlaczego, bo nie wiem. O Boże, co ja mam za rodzinę? Tu narzeczony zaraz przyjdzie się oświadczyć, a mi z rodziny świnie wychodzą. No ty. Skóry złoje zaraz i zobaczysz. Jaj, zaśpisz. Nie męża, tylko kustosza czy... starej, dobrej krakowskiej rodziny. Mój dziad pracował na Wawelu, mój ojciec pracował na Wawelu i ja też. Pracował na Wawelu, tak? Tak. Widać to po mnie, czy jaki szlak? Widać, widać! A na tym Wawelu to się da go robić? Ależ tak. Mam już dom, samochód i inne kosztowności. A ja jakoś ich nigdy nie widziałam. A bo je trzymam w piwnicy, kotusiu. Kotusiu, patrz! Spali ze sobą już. O, ja przepraszam, my z Lolą tylko za rękę. No masz, nie zdara. To się nadrobi. Lolu, jej mamo, jej ojcze. Chcę was prosić o rękę, Loli. No masz, oświadczył się baran. Niech pan powtórzy ostatnie zdanie. Chcę was prosić o rękę, Loli. Ale bezczelny. Ja się potrafię odwdzięczyć. A w zamian co ma? Jedzenie Wawelu za darmo. Fajowo, nie? Za fajowo, to jest sprzedajnie tumanie. Kosztowności. A ten samochód? Dokładam. A dom? Dokładam. Bierzemy. O, to nam się trochę polepszyło. No. No to ty. Tu ma mnie za biedaka wychodzi. Macie straszną hamownię. Nie znałam was takich. No już, poznałaś. Więc matku zawsze się czaiwi na taką okazję. No co, ja mam zięć. Tyś, o, idziesz tam. Ale upchnęliśmy ją.